Witajcie kochani na kolejnej lekcji plastyki. Dzisiaj, jak już wcześniej zapowiadałam, będą niezłe jaja. Powiem Wam troszkę o jajkach, o tym, jakie mam techniki, jakie mam sposoby na malowanie jajek. Wiem, że jest to temat troszkę już spóźniony, ale nie będziemy de facto zdobić dzisiaj tych jajek. Pokażę Wam tylko pewien mały reportaż. I oprócz tego opowiem Wam o tym, jak wykorzystać skorupki z jajek i co można z nich zrobić, bo zawsze po Wielkanocy zostają nam jakieś kolorowe pisanki i potem zazwyczaj się je wyrzuca, a jeżeli nie zjemy tych jajek na świeżo, będą potem do wyrzucenia, więc zobaczcie, co można zrobić, żeby właśnie nie zmarnować tego i wszystkie pozostałości po pisankach wykorzystać. No więc przejdźmy do rzeczy. Zobaczcie, na zdjęciach jest pokazane, jak zdobię jajka taką techniką z mojego dzieciństwa. Nie wiem, czy kiedykolwiek się spotkaliście z tą techniką, bo oczywiście sposobów farbowania i zdobienia jajek jest całe mnóstwo, nieskończoność pomysłów tutaj, ale ja Wam to pokażę, co robiłam w dzieciństwie i co było mega frajdą. Mam nadzieję, że kiedyś spróbujecie i zobaczycie, jak to jest, może w przyszłym roku. Co się robiło? Nie było wtedy takich chemicznych barwników dostępnych w sklepach. Można było bardzo ekologicznie pofarbować jajka naturalnymi barwnikami, na przykład jeżeli użyjecie obierek cebuli i w nich ugotujecie razem z odrobiną octu i soli jajka, będziecie mieć piękny brązowo, taki złocisto-brązowy kolor. Jeżeli pofarbujecie podobną metodą jajka kapustą czerwoną, to dostaniecie kolor niebieski, natomiast ze szpinaku dostaniecie zielony, a na przykład farbując w kurkumie żółty i tak dalej. Także naturalnych sposobów było mnóstwo, ale tak szczerze mówiąc, często wyjeżdżało się wtedy na święta wielkanocne gdzieś do jakiegoś ośrodka wczasowego, no i nie było tam aż tak warunków, żeby gotować te jajka w różnych roztworach, więc najprostszym sposobem było użycie kredek woskowych. Mieliśmy takie podobne do dzisiejszych olejnych pasteli kredki i co się robiło z tymi kredkami? Zobaczcie. Najpierw biorę takie troszkę zafarbowane jajko, ale może to być też całkiem białe lub niekolorowe jajko i przy świeczce rozgrzewam sobie delikatnie kredkę świecową w dolnej części płomienia, tak żeby się nie osmoliła od tej wyższej części na czarno. I kolorowymi, roztopionymi kredkami dotykamy, po prostu robimy takie kropki na jajku. Wychodzi bardzo fajny efekt i naprawdę jest mega frajda przy roztapianiu tych kredek. Oczywiście, szczególnie dla młodszych, zaznaczam, żeby tego typu rzeczy robić z dorosłymi w ich towarzystwie i pod ich nadzorem. Pamiętajcie, że do mnie nie ma żartów. No i kochani, naprawdę bardzo, bardzo lubię tą technikę i dalej jak to robię, to mi się przypomina właśnie cała ta frajda z tym topieniem kredek. I można też robić jakieś inne wzorki, ale tak naprawdę te kredki dosyć szybko zastygają z powrotem, więc trzeba się trochę śpieszyć i najlepszym sposobem jest zrobienie właśnie takich kolorowych kropeczek. Będą bardzo też fajnie wyglądać na właśnie zafarbowanych na różne kolory jajkach. Wypróbujcie kiedyś. No i dobrze, nie będę Wam tutaj długo nudzić na temat następnych sposobów farbowania tych jajek. Natomiast pokażę Wam, co teraz właśnie zrobimy z obierkami po tych kolorowych pisankach, bo może być ich całkiem sporo. Niektórzy mają nawet 15, kilkanaście takich kolorowych jajek, no i później po zjedzeniu zostaje mnóstwo, mnóstwo tych skorupek. Zobaczcie, ja tutaj mam taki talerz ze skorupkami. Jeszcze mi zostało tych skorupek, a już wykonałam prace, które chcę Wam pokazać. Miałam zielone, no nie miałam tutaj dużo kolorów, tak szczerze mówiąc, też nie kupowałam specjalnie barwników i zafarbowałam te jajka tym, co miałam pod ręką w domu. No i tak, były zielone, były takie czerwonawe, bordowe, brązowe, no i naturalne. Więc zrobiłam prace, które Wam zaraz pokażę, właśnie z tych naturalnych kolorów, ale i tak według mnie wyszły super. Jeżeli macie dużo kolorowych pisanek, to wyjdzie to pewnie jeszcze fajniej i ciekawiej. Także popatrzcie. Najpierw coś dla młodszych, chociaż też niekoniecznie, bo zależy, co zrobicie z tego. Pierwsza praca, którą Wam pokażę, to taka wyklejanka. I zobaczcie, po prostu pokruszyłam te skorupki i wykleiłam narysowany, namalowany właściwie wcześniej przeze mnie wzór. Takie coś, robienie obrazków z takich fragmentów małych, to się nazywa mozaika. Kochani, mozaika to jest bardzo stara technika, kilka tysięcy lat już ma. Najstarsze mozaiki odkryte właśnie mają kilka tysięcy lat i są zrobione z takich jeszcze bardzo prostych, nieobrobionych materiałów. Można zrobić nadal mozaiki z takich pięknych,
naturalnych materiałów, na przykład z otoczaków. Są artyści, którzy wykonują świetne prace, nawet obrazy właśnie z układania różnych kształtów, kolorów otoczaków, ewentualnie wkomponowywania ich do swoich innych prac plastycznych. Popatrzcie na załączone zdjęcia. No ale zajmijmy się taką prawdziwą mozaiką. Otóż mozaika to jest obraz stworzony z fragmentów zazwyczaj naturalnych materiałów, aczkolwiek niekoniecznie. Dzisiejsze mozaiki mogą być robione też z tworzyw sztucznych, ale oryginalne mozaiki były z kamieni, z marmurów, z resztek ceramiki lub kamieni, które były używane w kamieniarstwie w starożytności. I kochani, na przykład w starożytnej Grecji możemy znaleźć najstarsze takie mozaiki, które są zrobione właśnie z naturalnych kamieni, nawet z otoczaków, na przykład w czarno-białych kolorach, z jakimiś delikatnymi elementami innych kolorów. Później zaczęto już tworzyć takie naprawdę piękne, bogate mozaiki, używając nawet płytek złotych i specjalnie tworzonych, obrabianych fragmentów właśnie ceramiki lub nawet kamieni półszlachetnych i szlachetnych. Takie piękne mozaiki możecie obejrzeć sobie w muzeach albo na stronach internetowych, bo teraz jest bardzo dużo możliwości, żeby zobaczyć te prace. Zachęcam Was, są naprawdę przepiękne. Szczególnie polecam Wam obejrzenie sobie mozaik z Pompeji i Herculanum. To są takie dwie miejscowości, które zostały zniszczone przy wybuchu Wezuwiusza w starożytności. I te miejscowości właśnie zostały zalane lawą, zasypane popiołami, dlatego mozaiki i różne części podłóg i dzieła sztuki wykonane właśnie z taką techniką się bardzo dobrze zachowały do dzisiejszych czasów. Są naprawdę piękne. Zobaczcie tutaj na podglądzie. Możecie sobie zobaczyć kilka takich prac, przepięknych, właśnie zachowanych, starożytnych mozaik. Oczywiście ja Was nie zachęcam do robienia aż tak skomplikowanych rzeczy. Tak jak mówię, możemy tą techniką sobie wykonać bardzo proste obrazki. No i oczywiście później ta technika również była stosowana, kochani, na przykład we wczesnochrześcijańskiej sztuce, w sztuce bizantyjskiej, to wszystko było używane i bardzo dużo było właśnie robionych obrazów, zdobienia kościołów, zdobienia ścian tą techniką. Dzisiaj możecie na przykład zobaczyć takie współczesne mozaiki w Łakiewnikach w Krakowie. Jest takie sanktuarium Jana Pawła II i tam wewnątrz są właśnie takie mozaiki inspirowane stylem wczesnochrześcijańskim. Bardzo ciekawe. Naprawdę zaobserwowałam dużo fajnych mozaik. One są takie właśnie stylizowane, ale warto to zobaczyć, myślę. No i kochani, można stworzyć bardzo proste prace metodą mozaikową. Tak naprawdę, jeżeli robiliście już pracę z dartych lub ciętych papierków i wyklejaliście nimi prace wykonane konturowo, to była to mozaika. Można się oczywiście obyć bez konturów, ale dużo łatwiej będzie Wam wyklejać mozaikę, jeżeli użyjecie właśnie do tego najpierw konturów. Więc malujemy, rysujemy pisakiem, kredką, czym chcecie. Jakiś kształt, to może być czy kwiat. Dla młodszych polecam takie fajne kształty, jak na przykład motyle, ptaki, kwiaty, jakieś elementy krajobrazu, może tęcze. I możecie właśnie wykleić sobie to skorupkami od jajek kolorowymi. Jeżeli macie mało koloru, możecie użyć też częściowo do tego farbek lub pisaków, dlaczego nie, żeby urozmaicić tą pracę. Ja zrobiłam po prostu taką, tutaj zobaczcie sobie też na zdjęciach, taką bardzo prostą pracę, w zasadzie trzykolorową, bo jeszcze mamy środek kwiatka takim naturalnym kolorze skorupką wyklejonym. Także zapraszam Was do właśnie wykonania tego typu prac. Wymyślcie sobie dowolny wzór. Jeżeli spodobały Wam się techniki i styl abstrakcyjny, to możecie również wykleić sobie właśnie pracę w stylu abstrakcyjnym tego typu materiałem. Możecie użyć też kamyków. Jeżeli macie na przykład dostęp do kolorowych kamyków, a nie macie kolorowych skorupek, możecie użyć również i tego. Możecie użyć małych otoczaków, jeżeli macie dostęp do czegoś takiego. No i kochani, następna rzecz, którą wykonałam, to jest taka butelka. Spójrzcie, pokazuję ją tutaj na żywo, ale też jest na zdjęciach. I zobaczcie, jak wykonałam taką butelkę. Na początek powiem Wam jeszcze, że inspirowałam się tutaj witrażem. Witraż to jest taki jakby troszkę rodzaj mozaiki. Witraże są wykonane z kolorowego szkła, czasami jeszcze dodatkowo malowanego, osadzonego na takich metalowych ramkach i po prostu jest to wypełnienie okna. A propos historii witraży, to dla starszych klas teraz mówię, od piątej wzwyż, uczyliście się już o sztuce gotyku i opowiadałam Wam o tym, że w gotyku, czyli wiek XIV
XIV, XV, nawet troszkę wcześniej, zaczęły być popularne sklepienia łukowe, to znaczy, że wynaleziono, a właściwie udoskonalono technikę opierania całego sklepienia, całej budowli kościołów na przykład na łukach. Użycie tych łuków umożliwiło odciążenie ścian, to znaczy nie musieliśmy już mieć wielkich, grubych ścian kamiennych, które podtrzymywały nam całą konstrukcję budowli i dach, tylko tworzono dużo łuków w rzędzie i na tych łukach opierał się cały ciężar tej budowli. Dlatego ściany nie musiały już być grube i ciężkie, a można było w nie wstawiać bardzo duże, piękne okna, które wpuszczały dużo światła do środka. Bardzo często właśnie najczęściej te okna wypełniano witrażami, jako że zobaczcie sobie, jaki efekt daje nałożenie koloru na światło. Jeżeli to światło przechodzi nam do wnętrza poprzez kolory, tworzy to przepiękny efekt, który sprawia, że mamy poczucie uduchowienia i właśnie przepełnienia takim błogim odczuciem piękna. No więc, kochani, mnie zainspirowało bardzo właśnie tutaj witraż. Proponuję klasie piątej, właściwie proszę klasę piątą, ażebyście wykonali rodzaj witrażu. Możecie użyć do tego właśnie skorupek z jajka, tak jak ja to zrobiłam. Jest dużo szablonów, jest dużo wzorów, na które możecie sobie skopiować albo którymi się możecie zainspirować. Można je dostać w internecie, możecie sobie taki wzór przerysować właśnie czarnym pisakiem albo tak jak ja to zrobiłam tu na szkle farbą akrylową i wypełniałam po kolei ten wzór właśnie tymi kolorowymi skorupkami. Jak widzicie, miałam właśnie tylko te dwa kolory, ale i tak bardzo podoba mi się ten efekt. Zrobiłam bardzo prosty wzór, co i też Wam polecam, bo im bardziej skomplikowany, tym trudniej będzie Wam kleić tą mozaikę i tym mniejsze kawałki będziecie musieli dopasowywać, co naprawdę wymaga dosyć sporo cierpliwości. Więc upraszczajcie wzór, a za to zróbcie ładne kolory i harmonijną kompozycję. No i kochani, zobaczcie, tutaj w kolejnych etapach wyklejam właśnie tymi skorupkami. Użyłam kleju tego, co wcześniej Wam już pokazywałam, patek do drewna, wodoodporny, więc ten klej będzie bardzo mocno to trzymał. No i wykleiłam tymi dwoma kolorami, po wyklejeniu już całej mozaiki pomalowałam jeszcze całość lakierem do paznokci przezroczystym. Jeżeli macie inny typ lakieru, na przykład rodzice mają gdzieś w warsztacie, możecie użyć też innego typu bezbarwnego lakieru. Ja użyłam lakieru do paznokci, bo po prostu taki miałam i żeby to się ładnie błyszczało i było trwałe, nie odpadły mi te skorupki później z powierzchni, to właśnie użyłam tego. I na górze tej butelki również ozdobiłam ją takimi skorupkami i wymalowałam również lakierem, dałam korek i mam świetną butelkę, do której na przykład będę sobie przelewać swojskie soki malinowe, które używam w lecie do osładzania swoich napojów. Bardzo mi się podoba ta butelka, mam nadzieję, że Wam też. Spróbujcie zrobić coś takiego, nie musi to być butelka, możecie użyć słoika, do którego potem włożycie świeczkę i będziecie mieć ozdobną latarenkę, albo po prostu małej szklaneczki czy małego kubka, może być to mała filiżanka, jeżeli jest na przykład biała, można ją obkleić całkowicie, jakieś dowolne, wybrane przez Was wzory. I przysyłajcie zdjęcia na maila nauczycieli. Mam nadzieję, że pójdzie Wam ta praca fajnie i że będziecie mieć niezłą zabawę z tą wyklejanką. A jeszcze ostatnia rzecz, którą chcę dzisiaj Wam pokazać, to taka praca na koniec Wielkanocy. Jak zrobić króliczka z takiej szmatki z mikrofibry. Całkiem fajne króliczki z tego wychodzą. Mam nadzieję, że ten króliczek też mi wyjdzie i będę Wam mogła się trochę pochwalić. No i tak, potrzebujemy taką niewielką szmatkę z mikrofibry, żeby ona była też taka puszysta, dlatego właśnie mikrofibry użyjemy. I kochani, składamy sobie tą szmatkę na taki trójkąt i zrobiły się nam tutaj dwa takie uszka, prawda? I teraz próbujemy sobie z tego faktycznie zrobić uszka, czyli zbieramy je kształt uszek. I związujemy gumką do włosów. Ja tu użyję takich gumek, może to być gumka recepturka też kuchenna. Ja mam akurat takie gumki fajne, przezroczyste do włosów, one się będą dobrze do tego nadawać, bo nie będą potem bardzo widoczne. No i teraz właśnie zbieramy sobie to dosyć mocno tą gumką, żeby nam się te uszka trzymały. Po zebraniu gumką możecie jeszcze te uszka wymodelować, żeby to było naprawdę ładne i estetyczne. O, wyciągamy je tak jeszcze do góry, można je tutaj troszeczkę tak ułożyć. No i teraz spróbujemy zrobić dalszy ciąg królika. Może nawet
troszkę powiększę te uszy. O, teraz będą chyba lepsze. I teraz zwijamy szmatkę od dołu ładnie, tak żeby nam się zrobiła taki gładki rulonik. No i proszę. I powinno nam wyjść tak, że ten rulonik nam tu przysłoni przód tych uszek, czyli zrobi się nam taka główka tutaj, króliczka. Zbieramy tą szmatkę do tyłu i znowu tutaj musimy umocować tą gumeczką. Czyli zakładamy kolejną gumkę w tym miejscu, gdzie teoretycznie kończy się nam ta główka. No i kochani, później możemy sobie tutaj troszeczkę jedną stroną, drugą przykryć, żeby wyszedł nam ładny kształt króliczka. I zwijamy tego króliczka tak jakby do spodu potem. Próbujemy go tutaj uformować troszkę i zawinąć go tak w spód, żeby to ładnie wyglądało. No, mi się tutaj troszeczkę to wysnuwa, ale może się, mam nadzieję, że to się uda jednak. Nie jest to takie proste, jak pierwotnie mi się wydawało, gdyż mi się troszkę ta szmatka tu rusza, ale może się uda jednak. No dobra, coś tam wyszło i teraz znowu musimy zabrać to tą gumką, żeby całość się nam trzymała. Zbieramy tym razem gumeczką okolicy między głową a łapkami, żeby nam się to tutaj razem zebrało. No i w ten sposób tutaj nam się zrobił taka pupka i z przodu zebrane łapeczki. Następną gumeczką możecie jeszcze podzielić. Ja mam troszeczkę za twardą tą szmatkę, szczerze mówiąc. Jakby była troszkę większa ta mikrofibra, to dużo lepiej by to wyszło. I zobaczcie, teraz tutaj z przodu będziemy mocować znowu jakąś gumeczkę, która nam podzieli łapki z przodu. No, trzeba mieć tutaj troszeczkę siły do tych gumek w rękach, ale myślę, że w tym mogą Wam spokojnie pomóc Wasi rodzice. Oczywiście mówię tu raczej o młodszych, ponieważ myślę, że taka zabawa już dla klasy 7 i 8 nie będzie aż tak atrakcyjna, chyba że będziecie chcieli to zrobić dla swojego młodszego rodzeństwa, to bardzo proszę. No i zobaczcie, kształt jakby króliczka już mamy, prawda? Całkiem fajny ten kształt wyszedł, zobaczcie sobie. Tutaj mamy główeczkę, są uszka, mamy tutaj ciało i łapeczki. Można sobie to oczywiście zszyć też nitką, jeżeli ktoś Wam pomoże, możecie po prostu to poszywać. I teraz, kochani, ja do tego jeszcze dokleję, jeszcze ogonek, przepraszam, jeszcze jest sprawa ogonka, z tym, że mi się wydaje, że ja tutaj nie będę tego formować, bo ja mam za twardą tą szmatkę. Jak macie miękką szmatkę z mikrofibry, to Wam ten ogonek bardzo fajnie wyjdzie, po prostu trzeba go tu jeszcze dodatkowo zebrać gumeczką, ale moja szmatka nie jest taka super miękka, więc ja ten ogonek potem po prostu przykleję, tymczasem przykleję nosek, takiego małego pomponika. Wy możecie użyć sobie guziczka albo po prostu jakiegoś koralika. Ja miałam takie mikro pomponiki, które z tej taśmy z poprzednich zajęć, którą może pamiętacie, mi zostały. I o, taki fajny różowy pomponik będzie fajnie wyglądał. A za oczy przykleję mu małe guziczki, a jeszcze dodatkowo te guziczki ozdobię na wierzchu takimi dżetami i będzie to bardzo śmiesznie wyglądało, myślę. Lubię robić takie rzeczy, to jest mega frajda, jak coś takiego wyjdzie. No i te dżety spróbujemy też na wierzchu tych guzików przykleić, bo na razie to wygląda dosyć creepy. Troszkę tak jakby z tej koraliny, nie wiem czy oglądaliście, jest taka bajka bardzo fajna, zresztą piękna plastycznie, ale dość przerażająca właśnie. O koralinie, jak to druga matka zaszywała dzieciom oczy. Masakra.
No i coś takiego wyszło, bardzo śmieszny ten królik, ale nawet powiem Wam, że podoba mi się efekt. Ja tutaj właśnie dokleję jeszcze pomponik różowy, taki trochę większy i będzie naprawdę fajnie to wyglądało. Aczkolwiek uważam, że fajniej by wyszło, gdyby ten królik był w jakimś innym pastelowym kolorze, na przykład jasno-niebieskim albo różowym, albo tego typu pomarańczowym. Niebieski jest trochę taki kosmiczny, ale i tak wyszło spoko, także królik na poświętach jak najbardziej, możecie wykonać taką pracę, jeśli coś takiego Wam się podoba. Kochani, to już wszystko na dzisiaj. Dzisiaj taka krótsza lekcja, ponieważ jest po świętach, nie mamy aż tyle czasu na wykonywanie tych prac, ale tak czy inaczej proszę o wykonanie pracy mozaikowej z użyciem tych wszystkich materiałów, które zostały Wam po świętach. I kochani, pozostałości tych jajek, jeżeli nie wykorzystacie do mozaik, to zgniećcie to i wsypcie do roślin, albo w ogródku, albo w domu. Takie skorupki mają w sobie bardzo dużo wapnia, są zbudowane głównie z wapnia i jeżeli wsypiecie je właśnie do roślin, do ogródka, to rośliny będą z tego czerpały swoje substancje odżywcze, mikroelementy i będą lepiej rosły. Także nie marnujmy takich rzeczy, nie wrzucajmy ich do śmieci, tylko wykorzystajmy je. Jeżeli nie macie swojego ogródka ani jakichś takich roślin specjalnych, dajcie to po prostu gdzieś w naturze, na trawnik, pod jakieś drzewko. To drzewko sobie te elementy na pewno z chęcią wykorzysta. Kochani, następnym razem pokażę Wam kilka jeszcze fajnych rzeczy, które możecie zrobić w domu. A zapomniałam ostatnio jeszcze Wam powiedzieć i przeprosić Was, że te rzeczy dla lalek, które miałam dziewczynom pokazać, jeszcze nie zostały pokazane, ponieważ nie zmieściły się po prostu w lekcji, a dzisiaj tematycznie nie bardzo pasują, więc zobaczycie je właśnie w następnej lekcji. Do zobaczenia, cześć, trzymajcie się ciepło w domach.